Może być. To jest konieczność. To jest wielkie nieszczęście dla kobiety, która musi się tej aborcji poddać. Jako młoda osoba dawno temu przeczytałam książkę autorstwa pana Tadeusza Boja-Żeleńskiego pod tytułem Piekło kobiet. To było w latach 70., może 80. Nie wierzyłam, że to może być naprawdę i na pewno nie podejrzewałam, że spotka nas to teraz. Ale chcę powiedzieć, że siedząc w domu i czekając, aż inni załatwią zaraz tą sprawę, niczego nie załatwimy. Niestety, każda osoba tutaj obecna wzmacnia naszą siłę i musimy uczestniczyć wszyscy w takich akcjach. Po prostu muszą rządzący wiedzieć, że kobiety się nie dadzą, że kobiety to nie przedmioty. I chodzi mi o to, że nic o nas bez nas. I po prostu zjednoczmy się wszyscy i zaprotestujmy razem. I zaprotestujmy tu dzisiaj, i zaprotestujmy w takich akcjach, i zaprotestujmy w przyszłości przy urnach wyborczych, żeby wiedzieć, na kogo głosujemy, żeby już nigdy nie rządzili nami ludzie, którzy mają nas tak głębokiej pogardzie. Konstytucja, nasza konstytucja zapewnia prawa nie tylko mężczyzn, ale i również nas kobiet, wszystkich obywateli, bez względu na płeć i bez względu na orientację. Konstytucja mówi, przyrodzona, niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Artykuł 47 wyraźnie wskazuje, że każdy ma prawo do ochrony prawnej, życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. To nam gwarantuje Konstytucja. Artykuł 53 zwraca uwagę, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. To znaczy, że jesteśmy suwerenem, jesteśmy częścią narodu w państwie świeckim i nikt nie ma prawa narzucać nam, byśmy podporządkowali siebie nauce Kościoła. To my decydujemy o naszym życiu osobistym, to nasza godność podlega ochronie prawnej, to my mamy prawo do postępowania zgodnie z naszym sumieniem. Każdy, kto chce nas zmusić do życia według własnych norm, popełnia zbrodnię, której podstawą jest nietolerancja, lekceważenie, pycha, ślepota obywatelska. Nikt nie ma prawa dyktować nam, jak mamy żyć, bo każdy z nas ma sam swoje życie kreuje, sam tworzy swój własny system wartości i sam odpowiada za wszystkie swoje wybory i decyzje. Odbierając nam to prawo, sprowadza się nas do roli inkubatorów i reproduktorów. Odbiera się nam, kobietom, człowieczeństwo. Neguje się system praw zagwarantowanych w Konstytucji. To jest dopiero początek. Uważajcie, będą dalsze kroki, a my się na to nie zgadzamy. Nie, nie, nie zgadzamy się. Nie, nie, nie. Wszystkim grzechem jest użycie prezerwatywy. Nie wiem, jakim to jest grzechem, skoro człowiek nie chce mieć dzieci, że jedynym sposobem na uniknięcie ciąży jest wstrzemięźliwość. No na litość boską, to jest XXI wiek. Dziękuję bardzo. Mamy 65 lat, proszę pani, przychodzę tu dla siebie. Przychodzę tu dla też synowej córki i moich wnuczek. Moja synowa ledwo wyszła z zakrzepicy. Ma 30 lat. Kto jej zapewni ją, że ona dostanie pigułkę antykoncepcyjną? Kto? Jeżeli któraś z państwa chce przemówić, bardzo proszę. Proszę, dzielmy się naszymi doświadczeniami. Witam wszystkich serdecznie. Jestem w imieniu córki, dwóch córek i wnuczki. Ja już jestem w tym wieku, kiedy te ich zakazy i nakazy tak nie bardzo mnie obchodzą. Ale słuchajcie, nie możemy pozwolić na to, żeby nasze córki, nasze wnuczki były traktowane przedmiotowo.
żeby były zmuszane do tego, czego nie chcą robić. Musimy się naprawdę zjednoczyć. Kobiety, w nas jest siła, w Polsce. Musimy się zjednoczyć. Musimy przekonywać wszystkich, że mamy rację. Nie możemy pozwolić na to, żeby rząd kłamał i mówił zupełnie co innego, że zakłamywał nasze racje, żeby mówili, że w ogóle takie głupoty, że to, co my chcemy wywalczyć, to dla nich jest nic. Ale my nie możemy na to pozwolić. Kobiety, jesteśmy silne. My tyle przeżyłyśmy, że naprawdę jesteśmy silne. I te parasolki, które dzisiaj przyniosłyście, one wywalczą, to jest nasza broń. To jest nasza broń. I one wywalczą razem z nami to, co my chcemy. PiS nam nie zabroni. PiS nie zabroni nam żyć tak, jak my chcemy. Dziękuję bardzo. Nie pozwolimy na to, żeby zabrano pigułkę antykoncepcyjną. Drogie pani, szanowni panowie, życie nam pokazało, że tak naprawdę za kato do wanny, do prysznica, do wózka, jak wyjdzie z nim na spacer, kiedy już sama potrzebuje pomocy, a to cholerne państwo i ten cholerny rząd nie daje nam nic, kompletnie nic. Kochani, takich dzieci urodziłyśmy dużo. Takie dzieci są wśród nas. Takie dzieci nosiłyśmy w ciąży, ryzykowałyśmy naszymi ciążami. A teraz ci, którzy nie rodzili, ci, którzy nie mają pojęcia o miłości matki do własnego dziecka, chcą mówić nam, czy my mamy rodzić, czy my mamy decydować o tym, czy będziemy żyły, czy nie. Oni za nas będą decydować. Oni będą ratować nasz płód kosztem naszego życia. Będą poświęcać istniejące życie matki, która już niejednokrotnie ma dwoje, troje dzieci. Będą poświęcać tylko po to, żeby uratować coś, co natura chce usunąć z organizmu. Bo przecież jeżeli stworzy się niepełnosprawna istota, to natura sama właśnie dzięki poronieniu usuwa z nas to ciało. Bo wie, natura wie, Bóg wie, że ta osoba nie przeżyje. Nie zgadzamy się! Nie! 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 Nie zgadzamy się!